piątek w Turynie i dość chyba wyczerpujący dla Ciebie dzień, a jeszcze trudniejsze się szykują, ponieważ może to być weekend Twojego życia w Twojej sportowej karierze. Myślę, że już weekend swojego życia przeżyłam na Mistrzostwach Europy, na Pucharach Świata, kiedy zdobywałam te super medale i te wyniki, ale ten dzień dzisiejszy, ten piątkowy jest chyba najcięższy. Jest mnóstwo biegów, biegi kwalifikacyjne, które nas po prostu męczą. Jest dużo ludzi, więc jest bardzo intensywnie, tak jak w sumie widzieliście. No właśnie, jak oceniasz te dzisiejsze zawody, bo momentami było też niebezpiecznie. Tak wygląda nasz sport i na tym on polega i my jako zawodnicy bierzemy to ryzyko na klatę, że jest po prostu niebezpiecznie, ale przy tym też jest niezła zabawa. Czy ty czujesz pewnego rodzaju presję, stresujesz się, bo wyglądasz na dość mocną psychicznie osobę? Nie stresuję się, bo wiem, że to już jest jeden z ostatnich startów międzynarodowych. Mogę stworzyć historię i mogę stworzyć historię. Także z jakimkolwiek wynikiem ja stąd nie wyjadę, to i tak będzie najlepszy sezon mojego życia i nie mogę sobie nic zarzucić. Niektórzy mówią, że tutaj w Turynie jest dosyć wolny lud. Czy ty to odczuwasz, czy tobie to w jakiś sposób przeszkadza? Jest wolniejszy w porównaniu do lodów, na których jeździliśmy na poprzednich zawodach. Ale lód dla wszystkich jest taki sam i tak naprawdę możemy zrobić tylko to, co możemy robić najlepiej, czyli po prostu jechać szybko i walczyć o najlepszą pozycję. Dlaczego warto mówić o tym short tracku, promować go w Polsce, bo jest już coraz lepiej? Cieszę się bardzo. Jest to niesamowity sport. Nieprzewidywalny. Jeśli macie teraz okazję go oglądać, no to sami widzicie, że tutaj do linii mety tak naprawdę nie można wstawić, czy ta osoba rzeczywiście wygra. Jest niesamowity, widowiskowy i fajny do oglądania. Mi się wydaje, że nawet bardziej niż w telewizji, lepiej na żywo. Natalio, tak naprawdę jutro już masz szansę zdobyć tytuł, zdobyć Puchar Świata. Czy masz z tego świadomość, czy chciałabyś, żeby to się już jutro wydarzyło? A jest coś takiego jak też srebrny Puchar Świata albo brązowy Puchar Świata? Jeśli tak, to ja biorę każdy, jaki tylko jutro mi wpadnie w ręce. Ale wiadomo, będę chciała trzymać tą pozycję lidera, ale jakkolwiek się ta sytuacja nie wydarzy jutro czy pojutrze. Mam dwie szanse startowania na swoim koronnym dystansie, także jakkolwiek by nie było, dam z siebie wszystko, bo po to tutaj przyjechałam. No i tak na koniec powiedz, jak ten Turyn, bo widziałem w social mediach, że miałaś okazję coś zwiedzić. Byłam, tak naprawdę Turyn to było moje pierwsze miejsce, w którym przyjechałam i startowałam na swoich pierwszych kwalifikacjach olimpijskich 5 lat temu. Także to było bardzo dawno, ale miejsce się nie zmieniło, tak samo jak i samo miasto. Także miło jest tutaj wrócić i wrócić tutaj po 5 latach na zupełnie innym poziomie i z zupełnie innym poglądem na to, czym jest short track.